muszę powiedzieć, że moje dziekaństwo spadło dość nieoczekiwanie. To był rok 1970. Wtedy zaczęła się reorganizacja w Politechnice Warszawskiej. To znaczy z systemu katedralnego przechodziła Politechnika na system instytutowy. Wtedy dziekanem byłem właśnie, powiedzmy, ja Wydziału Elektrycznego. Rektorem był rektor Kiliński. No i oczywiście były dyskusje, jaką przyjąć strukturę. Ilekroć chodziłem i przedstawiałem rektorowi propozycję, to rektor wysłuchał, a potem powiedział: drogi dziekanie, nie może być więcej instytutów niż 5 i nie może być również ich mniej. Po prostu natomiast możemy oczywiście dyskutować liczbę zakładów w każdym z instytutów oraz również, powiedzmy, nazwy. To są sprawy w mojej gestii. Natomiast struktura ogólna, to ja mam po prostu tutaj, mówiąc krótko, nakaz partyjny, że taka ma być. Ja się muszę do niej dostosować. Tak to praktycznie wyglądało. Trzeba przyznać, że kłopotów specjalnych jako dziekan nie miałem. Na drugim spotkaniu rektor zaakceptował tę strukturę, znaczy 5 instytutów, w tym, że w każdym z tych instytutów na ogół powstało od 3 do 5 zakładów. Oczywiście obserwuję ten rozwój wydziału z perspektywy, proszę powiedzieć, jako pracownika od 1964 roku do chwili obecnej. Że praca naukowa to jest obszar, jeżeli człowiek rzeczywiście ma taką wewnętrzną potrzebę, to jest największa radość człowieka. Ja powiedział tak, jeżeli kiedykolwiek przez wiele lat nie udało mi się nawet często rozwiązać problemu i wreszcie wpadam na pomysł lub się przyśni pomysł, to wtedy muszę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszy, wyszedł na ulicę, chętnie ludzi brał w ramiona i całował. To jest trudno opisać ten stan. Ale taki niebo było łaskawe, kilka razy to przeżyłem. Ja dzięki po prostu temu, że byłem pracownikiem Politechniki i Politechniki Białostockiej, byłem na wszystkich kontynentach. I na wszystkich kontynentach prowadziłem wykłady. W ponad 50 uniwersytetach na świecie. Przekonał, że warto rzeczywiście uczyć się dobrze i mieć ambicje być pracownikiem nauki. To jest niewątpliwie, ja uważam, rola ludzi w moim wieku. Zgoda. Miałem to szczęście, że na mojej drodze życia spotkałem wielu utalentowanych ludzi. I taki jest spór. Łącznie wypromowałem ponad 70 doktorów. Z tego ponad połowę jest dzisiaj profesorami. Na wszystkich kontynentach. I to jest niewątpliwie moja osobista jakaś satysfakcja, poczucie, że udało mi się zrealizować moje zamierzenia. Proszę sobie wyobrazić, że ja nie dostaję stypendium, więc na pierwszym roku nie mam akademika i nie mam stypendium. Sypiam na korytarzu. Jak jadę na wykłady, to swój mandat po prostu zostawiam na portierę. Natomiast oczywiście w stołówce na placu Narutowicza nas takich było kilkunastu. To panie zawsze po 16 powiedział: przyjdźcie, to przynajmniej dostaniecie zupę. Na ogół gospodarował tak, że i dostawaliśmy drugie danie. Więc ja chcę powiedzieć, że był to okres wyjątkowo szczęśliwy w moim życiu. W znaczeniu, że umiem pokonać swoje kłopoty i trudności. Wspominam dzisiaj z pewnym rozrzewnieniem, ale również z wdzięcznością o tych ludziach, którzy wtedy okazali się bardzo odważni. Zaoferowano na trzecim roku, w 1954 roku, żebym został zastępcą asystenta. Jestem studentem trzeciego roku. I od kwietnia prowadziłem zajęcia na pierwszym roku, będąc studentem trzeciego roku. Oczywiście wtedy to było możliwe. W zakładzie, którego kierownikiem był Witold Kotowski, docent, a później należała do Katedry Elektrotechniki Teoretycznej, której kierownikiem był profesor Tadeusz Cholewicki. To postać, której ja wyjątkowo dużo zawdzięczam. Ale nawet teraz, kiedy nie jestem pracownikiem, mieszkam na tutaj Koszykowej 75, ale mam tradycję, że wstaję o 6,
i o godzinie mniej więcej 7:30 przychodzę tutaj. Bo to są najbardziej efektywne po prostu godziny pracy. Ja się cieszę, że jestem w stanie jeszcze pisać i publikować. To jest moja pasja.